Słuchajcie, druga 10, Piotrze. Kurczę, ja się wiedzie. Ja myślałem, że moja walka będzie między 22 a 23, a tutaj tak się stało, że czuję się, jakbym walczył gdzieś na gali w Stanach Zjednoczonych, bo tam o takich godzinach się walczy. Tak, no teraz już by była pora do wychodzenia do głównej karty za chwilę, ale tak, to jest chyba najpóźniejszy wywiad, jakiego udzieliłeś w życiu. Nie. Kurde! Nie, no weź! Okej, okay, wróć! Tak, kurde, nigdy później nie rozmawiałem. To z kim rozmawiałeś jeszcze tak późno? Ja na różnych imprezach bywam i na tych imprezach właśnie o różnych godzinach reporterzy, dziennikarze nas łapią, więc... A czasem nawet nad ranem się zdarzyło. I w różnym stanie. Nie, ja akurat jestem antyużywkowy, nie potrzebuję używek, żeby się dobrze bawić. Wręcz wydaje mi się, że źle te używki znoszę, tak? Więc jestem... Anty. Chyba, że jest jakaś taka specjalna okazja, to gdzieś tam... Symbolicznie. Tak, symbolicznie. No, dobre przesłanie do młodych ludzi, bo wiesz, powiem ci, że jak obserwuję na przykład młodzież teraz i szczególnie, może i nie tylko młodzież, ale wpisy na przykład, czy komentarze, które lecą, załóżmy, pod wywiadami, to jest tak, redaktor jest dziabnięty, rozmówca jest dziabnięty i tak dalej. Oni cały czas widzą takie rzeczy. Myślisz, że to jest znak czasu? Nie. Być może to przechodzi w taki znak czasu, ale to jest znak, z którego szybko powinniśmy się wycofać, bo to jest naprawdę nic dobrego. Jeżeli jeszcze dajemy przyzwolenie w jakichś oficjalnych przekazach, widzimy osoby, które powinny trzymać tak zwany fason, a one w jakiś sposób są pod wpływem tych używek i dają przyzwolenie, bo bardzo często to są osoby, które cieszą się jakimś autorytetem. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo na nie. Tym bardziej w dzisiejszym zwariowanym świecie, gdzie mamy bardzo łatwy dostęp do tego wszystkiego, gdzie media też bombardują nas tym tak zwanym high life'em, że wszystko musi być piękne, natychmiastowe i na najwyższym poziomie, że carpe diem, tylko w tym złym tego słowa znaczeniu, że chwytaj dzień, bo można być przykładem dla młodych, czy w ogóle dla ludzi i tak czy inaczej chwytać ten dzień, więc ja jestem za czymś takim. Słuchaj, to jest dobre przesłanie i pamiętajcie, facet, który reklamował papierosy Marlboro, umarł na raka płuc. No to akurat nie ma reguły, bo często jakby ja nie palę, nigdy nie paliłem, ale słuchajcie, przeliczcie to sobie, matematycznie to sobie przeliczcie, ile na to idzie pieniędzy. I jeżeli na przykład uświadomicie sobie, że za równowartość wypalonych i kupionych paczek w ciągu roku jesteście w stanie zafundować sobie fajne wakacje, które tak na dobrą sprawę razem z papierosem puszczacie je z dymem, to sobie uświadomicie, że chyba warto troszeczkę się przemęczyć, a później relaksować się na wakacjach. Właśnie, dzisiaj sporo pieniędzy udało się zebrać dla dziewczynki, która potrzebuje tej pomocy ewidentnie. Jesteś zadowolony właśnie z takiej inicjatywy? Jestem zadowolony i też jestem zadowolony, że przyszli ludzie, którzy rzeczywiście tymi pieniędzmi chcą się dzielić. Bo bardzo często jest tak, że im więcej mam, tym bardziej chytry na te pieniądze jestem. Ale jeżeli ja tu zobaczyłem, że rękawice, tak jak dla Krzyśka, że zbierał dla swojego podopiecznego, że rękawice sprzedały się za 30 tysięcy złotych, tudzież, że fajne zdjęcia, tak jak licytowaliśmy, sprzedawały się za 12, 15, 6, 10, nasza koszulka... 21 tysięcy tam usłyszałem przy czymś. Nawet 21 tysięcy. To mi się podoba, bo my kiedyś zostaniemy z tego rozliczeni i to jest jakby nasza miara człowieczeństwa. Nie to, że jeździmy takim czy takim samochodem, mamy taki dom czy taki, tylko zostaniemy rozliczeni z tej miłości, którą okazaliśmy bliźniemu, a życie jest przewrotne. Ja miałem dwa wypadki i tak na dobrą sprawę dwóch nie powinienem przeżyć. Rozmawiamy tutaj, dalej tworzę swoją historię. Równie dobrze podczas jednego z nich mogłem zostać kaleką. Życie jest tak przewrotne. Dzisiaj my komuś pomagamy, ale równie dobrze jutro to my możemy potrzebować pomocy. I wtedy dostaniemy proporcjonalnie do tego, co sami oddaliśmy. Piotrze, zapytam Ciebie, jakie wrażenia po starciu z mistrzem świata. Krzysztof Diablo-Włodarczyk, wiadomo, miał margines, gdzieś tam zachowywał, ale tak jak powiedziałem, zauważyłem, że parę ciosów na dół chciał Ci przyładować. No tak, Krzysiek to jest mistrz świata, nie oszukujmy się. Czułeś dużą taką różnicę w tym wszystkich ruchach? To jest przepaść. Zobacz, jak ja chodziłem... spięty, a on ma ten luz. Uwierz mi, że gdyby na szali był mistrzowski pas,
poruszałbyś się lepiej. Nie, to podejrzewam, że ta walka mogłaby się skończyć na, nie wiem, 30 sekundach pierwszej rundy, czy maksymalnie minucie, tak? Czy tam może w pierwszej rundzie. Więc ja mam do niego ogromny szacunek, to jest bardzo fajny gość. Nie pastwi się nad swoim rywalem, tylko fajnie, jest naprawdę super, super facetem i super sportowcem. I prywatnie to jest właśnie człowiek, którego trzeba naśladować, bo on reprezentuje te wartości, o których ja mówiłem. Zero używek, sport, taka konsekwencja. To mi się właśnie w nim podoba. Można go, wiesz, mimo ja na przykład obserwowałem go, jak rozgrzewał się do tej walki. Mimo, że... Oglądałeś, tak? Tak, no bo mieliśmy obok siebie szatnię, więc ja tam... Wymienialiście się uwagami gdzieś i tak dalej. Tak, więc mi się to podoba, mimo że walczył z takim totalnym jakby amatorem, jakby, no, którego w mniemaniu mógłby, kolokwialnie mówiąc, zabić, tak? To on się rozgrzewał, jakby walczył do prawdziwej walki, że szanuje te swoje ciało, zna swoje ciało i podchodzi do wszystkiego bardzo poważnie. To jest fajne, naprawdę. Super. Trzymam za niego kciuki, bo teraz wiem, że wchodzi w troszeczkę inną dyscyplinę, wchodzi w świat MMA, ale na tyle, na ile go znam, z jego zaangażowaniem, z jego umiejętnościami i z jego sprawnością, jestem pewien, że zdominuje tam tą swoją kategorię i tych swoich rywali. Zagrałby w filmie? Poradziłby sobie? Kto wie, może jeszcze z Krzyśkiem coś u nas w Gliniarzach stworzymy. Artur Bińkowski, znasz takie nazwisko? Znam, no olimpijczyk. A wiesz, że występował w jednym z takich naprawdę dobrych filmów w roli pięściarza i ileś razy analizował te sceny. To bardzo ciężkie zadanie było dla niego jako pięściarza, on wielokrotnie o tym mówił. Wiesz co, no tak, ma umiejętności. Cinderella Man, to się nazywał ten film. No, ja go nie widziałem, ale no swoich czasów, wiesz, no to był człowiek, który otarł się o olimpiadę, więc to był sportowiec, ale później właśnie uciekł w świat używek i to pokazuje, jak z dobrze rokującego sportowca możemy spaść na samo dno, bo on dzisiaj ociera się chyba o bezdomność. Pogubił się... Artur mówi, że idzie swoją drogą. Wiesz co, każdy człowiek, który błądzi, mówi, że idzie swoją drogą, bo nie dopuszcza do siebie to, że jakby spada w dół. Jeżeli zapytaj alkoholika, czy jemu się nie podoba pić, on ci powie, że mu się podoba, bo on kocha ten stan. Tylko jak wewnętrznie rano, bo nie mówię w transie, ale jak rano się budzi, czuje tego kaca, patrzy na siebie, brzydko mówiąc, na zaszczanego, zażyganego, to nie wierzę, że komuś to się podoba. Później się napije, oczywiście pójdzie i wszystkim powie, ja nie mam problemu, przecież ja to wszystko kontroluję, ale nie kontroluję. Tak, zdecydowanie tutaj, jeśli o to chodzi, to być może i tak może i być. Ja nie zakładam, ale mam nadzieję zawsze na ewolucję człowieka w dobrym kierunku. Właśnie, no, mamy kilku pięściarzy. Kiedyś Daniel Olbryski też występował w filmie o pięściarzach. O jednym z pięściarzy, którzy przygotowywali się do wielkich zawodów. Gdzieś taka tematyka po tym dzisiejszym doświadczeniu u ciebie w głowie kiełkuje, bo jednak te filmy bardzo mocno są pamiętane. Tak jak widzisz, pamiętam film sprzed 40-50 lat, pamiętam filmy sprzed 20-30 lat. Te filmy przechodzą do historii. Ja jako aktor cały czas staram się utrzymywać swoje ciało w sprawności. Ja naprawdę trenuję bardzo dużo dyscyplin sportowych. Wiadomo, każdą amatorską, ale uwierzcie mi, tego jest naprawdę dużo. I to jest po to, że jakby ciało to jest troszeczkę też moja wizytówka. Tak jak mówisz, jeżeli dostanę propozycję, to w to wchodzę z jakimiś umiejętnościami. Więc odpowiadając na twoje pytanie, tak, bardzo bym chciał, jeżeli dostanę taką propozycję. Myślę, że dzisiaj ze swoimi gabarytami, ze swoim tak zwanym fizisem, wydaje mi się, że bardzo dobrze wpisałbym się w jakąś tematykę wojenną. Że to jest takie miejsce, w którym ja bym się teraz widział, że taki żołnierz, troszeczkę zrobiony, taki, wydaje mi się, ja kiedyś miałem taką troszeczkę chłopięcą urodę, wydaje mi się, że z wiekiem ja, no może to dziwnie zabrzmi, ale wchodzę w ten taki etap, gdzie no facet troszeczkę jak wino się starzeje. Nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało jakoś pysznie, ale wydaje mi się, że czas gra tylko i wyłącznie na moją korzyść. W filmie o Gromie na przykład? Na przykład. Ciekawa tematyka. Interesujesz się tym? Nie. Nie, bo no to jest jakby... powiem ci szczerze, że ja jestem zadaniowcem. Jeżeli mam zadanie do wykonania, to ja w to wchodzę na maksa.
ale jeżeli nie muszę, to nie zaprzątam sobie głowy, bo wiem, że jest dużo innych rzeczy, które absorbują mi bardzo dużo czasu i bardzo często jest tak, że mi tego czasu brakuje. Jak najmniej nakładać sobie na tą głowę, cały czas utrzymywać sprawność. Jeżeli przyjdzie sytuacja, że będzie trzeba zagrać zawodnika MMA, po prostu, bo zawsze produkcja też daje czas na przygotowanie i warunki, możliwości do tego, żeby się przygotować. Więc jeżeli, no, praca przy kamerze jest trochę inna, bo te ruchy muszą być skoordynowane, muszą być trafione w punkt, bo jest ustawienie kamer, bo musimy uchwycić jakąś emocję, bo to musi się też jakby wkomponować w historię, którą chcemy przekazać. Więc zadaniowiec, przychodzi zadanie, robię je. No w takim razie, Piotrze, nie męczę cię już dzisiaj. Druga, dokładnie 20. Kurde, jak w Nowym Jorku się czuję, kurde. Czuję się, jakbym walczył na gali Usyk Fury. Madison Square Garden w tej chwili czeka. Piotrze, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i powodzenia. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się.